Cześć i czołem! Witam was bardzo serdecznie w 7 Days to Die. Z tej strony Kargul. Jesteście na swoim ulubionym kanale. Dobra, pojechałem znów trochę. Poniosło mnie. Miałem zapytanie odnośnie mostu zwodzonego. Jest coś takiego, ale potrzebne do tego są te części mechaniczne i sporo żelaza. Wiecie co, ja sobie podskoczę, bo się zastanawiam, czy te mechaniczne części to właśnie wypadają z samochodów, czy tylko jak się jakiś tam rozwali ten taki, kurna, wiecie, klimatyzację czy coś. Zaraz będziemy sprawdzać, gdzie to można znaleźć. Nie powiem, że no takie byłoby całkiem fajne ten mościk, bym coś zrobił. Tylko kwestia, że on się strasznie długo robi, bo odpaliłem sobie gierkę w trybie kreatywnym, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Ale robię później, wiecie, się nie motać za bardzo. I powiem wam, że to jest strasznie długo. A strasznie długo się robi. Jakieś sprężynki przy okazji, dobra, mogą być. Sprężyny niby można zrobić sobie. A zobacz, jak to wygląda. Rozumiem, że części pewnie mi nie wypadną. Wypada wszystko. Ale sorry, wdepnąłem w ciebie, nie chciałem. Nie, z tego nie wypadnie. Już widzę, że z tego nie wypadnie nic fajnego. Części elektroniczne. Elektronika, kurna, no. No z tym to będzie problem, powiem wam, że tak. Tu jest nasze miasto ulubione. Podbiegniemy sobie w tamtym kierunku. Może to nie jest dobry pomysł. Ile mam strzałek? No strzałek mam wystarczająco, żeby się nie bać. Ale tak się szybko zmęczył. Tam idzie zombiak. Idzie sobie zombiaczek. Ja nie będę go tu atakował, bo to nie jest moim celem. No dobra. Co my tu mamy? Nie no, wszystko wypada, tylko nie to, co akurat potrzebuję. Mamy... O, jakieś części. A jednak coś wypadło. Tylko nie wiem, jakie to części są. Mechaniczne? Elektryczne, a to są... To mają być jakieś mechaniczne części, kurno. I teraz Kigo wie tak naprawdę, z czego to wypada, nie? No tu mi jakaś... Elektryczne części powypadały. No dobra, spróbujemy jeszcze raz. Szybko się męczysz, koleś. Nic fajnego nie wypadło. To jest nasze nielubiane miasto. Wiecie czemu? Tu na pewno gdzieś pieski są. Będą się starały mnie ugryźć. No jest standard. Jelenek. Jelonka się nie boję za bardzo. Ale piesków to już gorzej, nie? Tam sobie idzie jeden zombiak. A już są, widzicie? Już. Tu jest jeden piesek. Tam sobie policjant łazi. I ogólnie... A tu pies skacze na kaktusie. A, tak patrzę. On już tak jakoś jakby mnie wyczuwali normalnie. Nie widzę tu nic fajnego. No co tu ma być fajnego? Pies, który chcecie zjeść, czy... O. Już idą, już. O, już biegnie, patrzcie.
Patrz się jaki kurna szkolony. Masz. Gdzie? Masz. Głupio ci teraz, co? A ja tu... Zastanawiam się, co tu tak jasno kurna jest. Co? Gdzie? Gdzie? To ona takie dziwne dźwięki wydaje? Matko. Dobra. Krew i jakieś inne cuda. Nie lubię strasznie jakichś takich... No i... Już leżysz? O, teraz to na pewno. Pipek. Short pipek. O, tu coś zlazło do mnie. No i nie trafiłem na jakiś ząb. No kurna! Jestem sensem. Wyczuły mnie normalnie. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu mnie wyczuły. Ja sobie tylko żarłem. Masz. Narzygałeś na swojego koleś. No nie ma za bardzo jak go tu przysmażyć. Oj. Co mnie tu? A, wybuchnie. Nie wybuchnie. Leży. Naprawdę? Udało mi... Takie coś mi się udało? Udało mi się policjanta rozwalić? No niesamowite. Po prostu jestem w ciężkim szoku, że takie... Takie cuda się tu zdarzają. Pierwszy urąbany policja. W ogóle to tu muszę zrobić porządek. Powyrzucać jakieś takie, wiecie, piasek. Akurat potrzebne teraz, nie? Dobra. Tego trzeba by oprawić. O ja, siekierką będziemy oprawiać. Zobaczcie. To jest sam raz. To jest zarąbista siekierka. Nie, nie wygląda, żeby to się fajnie oprawiało tym. Ale no, ani nożyk, ani nic. Marnie, ale teraz przynajmniej dostałem jakąś kostkę. I drugiego spróbujemy już tak, wiecie, tak bardziej humanitarnie, nie? Uprawić, a nie... Siekierą. Kurna. Pogrzało ich. Powinienem więcej dostać chyba, skór. No, widzicie jak to jest? Odpowiednie narzędzie.
Jednak. Jednak siekiera nie służy do tego, żeby oskalpowywać. Znaczy można oskalpowywać, ale bardziej w sposób, wiecie, przemysłowy. Kurczak tam sobie biega. Tu jak zawsze gówniana pogoda. Samochód. Zabieramy co możemy. Patrzę co tu jest. Zepsute mięso w środku. Gdzie co? Tak się zastanawiam, gdzie mogę iść po jakieś takie... Takie, wiecie, właśnie te części elektroniczne. Może w tej fabryce tam kurna było. To oni to nawet widzę nie mają tych. A zwiała mi. Co tu nawet klimatyzatorów nie mają, widzę chyba. No nie mam miejsca w inwentarzu. To wyrzucimy. To jest to, co żebym tu przeglądał. Ciekawe, czy można takiego kulera próbować rozrąbać. O! To jest kurna myśl. To jest myśl. Wyrzucę na razie to. Zjem co mogę. I zaraz zobaczymy, co w kulerze się kryje. A jednak! Jakieś części są. Kulerze. To też można? Tak delikatnie. Ale jednak można. No i ogólnie tych części, elektroniczne komponenty, mechaniczne części. Jakoś tak średnio z tymi mechanicznymi częściami, kurna. A tu jest dupnie jak... Tak nie powiem co. Dobra, przełączam się. No mechaniczne części to kurna powinny być z samochodu, nie? Tak mi się wydaje. Oni tu mnie tak nie za bardzo dają tych części. No, ale ogólnie kwestia jest taka, że można sobie właśnie z części mechanicznych... Wiem, gdzie części mechaniczne są raczej. Pewnie w tych... Pewnie tam w tym budynku, co tam te pompy i te sprawy. Tam trzeba by się przejść. A tam przestaje być ciekawie. No. Tak, standardowo. No w tamtym budynku pewnie. Wiesz? Nie będę się powtarzał. Zaraz, poprawiam. Widzę cię. Nie zdążę? No, prawie. Prawie, przeszkodziłaś mi, wiesz? Jesteś niewychowana. Trzeba cię nauczyć. To się nie przeszkadza człowiekowi w czasie oprawiania. Okej. Co tu jest?
Ten. Oj. Łeb. Udało się. Udało się. Jeszcze dużo ich widzę. W ogóle to muszę sobie uszę naprawić, bo już jest dupna. Za mało zadaję już. O Jezu! A ty skąd? Garbaciaku! Pierdziele. Przylat nie wiadomo skąd. Masz. Olera, jasne. Ostro było. Tu se crawler. Tym się nie przejmuję. Jak to tu wygląda? Jak coś mam bandaż? Średnio. Lubimy... Lubimy... ryzyko. Arrow. Średnio. To wywal. Miałeś coś ciekawego? Nie. Tu się coś stało ostatnio. O, fuck. Policjant tam jest. Nieładnie. Nieładnie to wygląda, powiem wam. Psują tu nieźle. Powiem wam tak, na razie sobie darujemy to. Pokażę wam domu tylko, że jest coś takiego możliwe, a po prostu zrobię sobie to przy następnej okazji. Bo tu jest jakaś rzeźnia, chyba że jednak się skupi Jakub. Co się czasami mu zdarza. Mamy wodę. Policjant się gdzieś polazł. Ale fajne rzeczy tu. Aż normalnie wyrzucę te dwa piórka. Spaduwa. Chyba policjant to sobie nie daruje nas. Kurde, no nie mogę go trafić. Łeb. Oj. Wredniak pieprzony.
transmisję mieli. Godzina jest 19 z kawałkiem. Wpadamy tu jeszcze. Dosłownie. Ale tu się ścieżka zrobiła, ale dobra. Mocno oberwało to miejsce. Teraz jest kwestia, co mi jest potrzebne, a co można się pozbyć, bo nie wiem, jakie części będą wypadać, ale dobra. Próbujemy. Zacznijmy stąd. To chyba nie te części. Mechaniczne, elektryczne. Czyli w sumie co mi wypada? Elektroniczne części i jakieś inne, ale kurna. Tych akurat co potrzeba, to tak średnio. Czyli wypadają nam te elektryczne części, a nie mechaniczne. Mechaniczne to pewnie z jakichś maszyn, kurna, ale to by oznaczało, że z samochodu. Samochód jakiś wybuchł. Aha, to dlatego tak tu dmuchło. To dlatego takie wielkie pieprznięcie tu było. To wybuchł po prostu samochód. Taki samochód pułapka, kurna, tu był. Nie, no, wygląda na to, że w tych sklepikach czasami są jakieś cuda, które można, a tak ogólnie to tak średnio. Więc wam nie pokażę, bo na razie, chyba że będę później w stanie robić takie części, bo gdzieś widziałem, że jest możliwość. Dobra, biegniemy na razie do domu. Ale ogólnie tak, ogólnie do, bo to dzisiaj taki odcinek bardziej związany z tym mostem zwodzonym. Ogólnie wygląda to tak, że trzeba mieć około 2000 drewna, tych takich żelaznych, nie sztabek, tylko tych takich, wiecie, płaskich takich żelaznych, iron coś tam. Trzeba mieć chyba ze 100 albo 200. Do tego sprężyn trochę i tych części mechanicznych. I wtedy można zbudować sobie taki mostik zwodzony. Myślę, że to jest całkiem fajna alternatywa do przeskakiwania nad tym pieprznikiem, który teraz ja uskuteczniam. I pewnie sobie coś takiego zrobię. Dobra, aha, to jest to z tej strony. Jak to wygląda? Mam trochę miejsca, jakby coś było do zebrania, to bym to kurna pobierał i to szybko. Posadzę najwyżej w następnym odcinku. To kwestia, czy mi się to zmieści. Zawsze powinno. Dobra, zbieraj. No, mam miejsce, to zbieramy wszystko, kurde. Paweczka. Okej. Tylko kwestia, że tej kawki, ha, 12 mam. To nadal nie za dużo. Dobra, 4 sobie zabiorę ze sobą. Padam na górę. Moja super blokada działa. Okej. No, także wygląda to tak. Robi się to tu. Wpisuje się drawbridge. Reinforces drawbridge, widzicie. On się bardzo długo robi, bo kurna robi się... Tam w ogóle pokazywało jakieś pół godziny się robiło. Tu jest 15 minut, ale chyba jak ma się dobrze to rozwinięte. I tak, forged irona 100. Drewna dużo, sprężyn.
i 30 części mechanicznych. Ja niestety nie mam tyle, więc nie pokażę wam, jak to robię. Może kurna uda mi się w następnym odcinku jakoś to ogarnąć. W tym i tak jest całkiem nieźle, bo udało mi się zastrzelić policjanta, czego jestem bardzo zadowolony. Nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe zadanie. Strzelić i ustrzelić tego policjanta. Po. O! Jakiś dobry. Ten pistolet, który tu mamy. 270, 130. To tego będzie można. Rozwalić na części. Coś złożymy fajniejszego z tego, nie? O, dobra. I tego też bym jeszcze rozbebeszył. Ten w ogóle szary cały jest to. Widzę, że nic chyba więcej z niego nie uzyskamy, ale dobra. Na podstawie tego na przykład możemy wrzucić sobie tą szpluwę. Okej, może być. Części takie. To mamy 37, dobra. Już jest pomarańczowy przynajmniej. A ten będzie szary jak... Wiecie. Jak papier toaletowy, kurna. Okej. Dobra. Wrzucamy swoje pistolety tu. Ten w ogóle nie jest... Aha, czegoś mu tu brakowało. Gripu. O, widzicie. Będzie można wrzucić tam. Dobra, na razie wrzucimy to tu. Nie mamy się co przejmować. Pistolet. Mam amunicji trochę. Okej. Wygląda to w miarę. To na pewno pójdzie do tej drugiej skrzynki. Razem z innymi surowcami. Części elektroniczne. Będę musiał sobie porobić tu jakieś takie skrzynki właśnie tematyczne. Żeby sobie to wszystko układać. To też może tu być i lit też może być. Dobra, coś muszę zrobić. Muszę tą kuszę. No właśnie, ona już ma bardzo małe obrażenia. Ja jej nie będę naprawiał, tylko bym sobie po prostu zrobił. Ale widzę, że będzie zaraz zabawnie. Crossbow. Co potrzeba? 10 forża. Dwie skóry. Czy ja mam tu? Może? 10. To się nie zestakowało. Dwie skóry. Powinienem mieć, bo przyniosłem teraz, nie? Leather. Nie widzę. Może w drugiej jest. To tu jest pełno jakichś pierdół. By się znalazło. Dwie sztuki kleju. Co tu jest w ogóle? Nie mamy kleju? Jaki żal normalnie, powiem wam. Mamy klej. Ale nie za dużo. I co jeszcze mi potrzebne? Jedna taśma klejąca. Duct tape. Daj mi jedną. I chyba tyle, nie? I drewna. Dobra. To sobie zrobimy kuszę nową. To będzie można zeskrapować. I po prostu tak to będzie wyglądać. Jest 22 z kawałkiem. A ja nie mam kuszy. Ale zombiaków też jakoś nie ma. Chyba nie garną się do mnie dzisiaj. Tu będzie trzeba porobić. Tu w ogóle zrobię sobie ten most zwodzony. Tu zrobię to, żeby był większy filar. Albo zrobię nawet dwa, wiecie. Zrobię taki kurna na wypasie, że z jednej strony i z drugiej będą tak się te mosty do siebie. To wtedy już nic mi nie wejdzie. Ale nie wiem, zobaczę jeszcze. Może na razie będzie tylko jeden, będzie tu zaczepiony z tej strony, będzie się kładł w tamtą stronę. Do właśnie kładki. Ale to jeszcze troszkę. Jeszcze trochę, bo kurna tych części
mechanicznych to będę musiał poszukać właśnie w jakichś takich sklepach, gdzie mają te chłodnie i lodówki i inne takie ustrojstwo. Pewnie tą lodówkę jakbym swoją rozwalił, to też by było, widzicie? Po cholerę mi lodówka. Przynajmniej na razie. Przynajmniej na razie mi nie jest potrzebna, więc ją rozciupciamy. Ale to co mi za części elektryczne wypadają? Nie to co trzeba normalnie, no. Średnio. Średnio powiem wam. Nie za ładnie, no. No nie chcą mi dać tego co powinni. Dobra, to sobie tu dorzucimy. Kaweczka, to. Mamy już swojego crossbowa. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę. To zostawiamy tu. Tu jeszcze mamy 100 i w ogóle już 250 tych kukurydzy. Bardzo pięknie, bardzo kurna pięknie to wygląda. No, jeszcze tu mamy kaweczkę, fajnie. 3 sztuki kawki. Ale w ogóle mam tu porozpieszane, tu 4 sztuki. Co to tu robi w ogóle? Tam widziałem takie rzeczy. Pieprznik mam, powiem wam, że to jest poezja. Mamy ziemniaka. No właśnie, kurna, mamy ziemniaka. Trzeba by go posadzić. Kto jest na tyle zwariowany, żeby teraz wychodzić? Pewnie ktoś, kto kurna gra w Seven Daysa. Jest na tyle zwariowany. Spadamy stąd szybko. Puść tam mnie! Ja nie chcę zginąć! Dobra. O. Fuck. Standard. Słuchajcie, ogólnie, no widzicie jak to jest z tym. Ogólnie tyle w tym odcinku. Zobaczymy się w dniu 16. Postaram się przejść gdzieś w okolice tego miasteczka drugiego. Nie tego, bo tu mnie leją. Tu pokręcę się trochę. Pewnie byłem na parkingu. Tu obgarnąłem te samochody, więc prawdopodobnie będę się starał albo pójść właśnie do tego budynku, albo do tego. Trochę sobie polutujemy tam, nie? Także widzimy się w następnym odcinku. Dzięki wielkie za uwagę. Sorry za ten most zwodzony, ale nie mam jeszcze wystarczających surowców, żeby sobie to zrobić. Chyba że jeszcze zrobię jedną rzecz. To chyba w Forge'u może być. A tak, na wszelki wypadek, żeby was w błąd nie wprowadzić. Mechanical parts. W czym to się robi? Wygląda jakbym miał to zrobić w workbenchu, w tej stacji. Może się okazać, że mogę zrobić sobie te części. A wtedy bym się bardzo zdziwił. Aha, nie mam receptury. Nawet jakbym miał te rzeczy, to nie mam odblokowanej recepturki. A recepturkę, o. Ciekawe co tu może to się związać z czym. Science. Nie, to nie będzie tu. Patrzę, czy tu jeszcze coś. O, steel smithing. Mam 1. A construction tools 50 mam. Tools smithing 30. O kurna.
Wiecie co, ogólnie jest tak, żeby tu nie wrzucać. Aha. Ogólnie jest tak, żeby tu nie wrzucać, bo można sobie to szybko ogarnąć. Ale ja sobie wrzucę, mam dużo punktów. Tu ogólnie nie będzie problemu. Kupię sobie ten drugi. I chyba mi się uda normalnie wam pokazać to jeszcze. Mechanical parts. Co nie mam? Nie mam receptury odpowiedniej, na serio? A co on mi pierdaczy, że nie mam? Co on mi tu... Aha, dobra. Receptura. Spoko, ogólnie to nie mogę tego używać, bo jeszcze nie mam, nie no, powinienem. Dobra. Dziwna sprawa, będę musiał się temu przyjrzeć, szczerze mówiąc. Czy mogę? A, widzicie, sprężyny już mogę. A mechanicznych części nie mogę. Bo tak jakby nie mam poznanego tego, ale sprężyny mogę. Widocznie muszę znaleźć tą recepturę. Jak będę miał tą recepturę, to będę mógł robić takie rzeczy. A na razie jest przekichane. Dobra, słuchajcie, tyle w tym odcinku. Trochę przenudziłem na koniec, ale zastanawiałem się, czy jednak może da radę zrobić ten most wodzony dzisiaj, ale nie dało rady. Widzimy się... O! No naprawdę? A już chciałem kończyć. No chyba ich pogrzało. Spaduwa. Spaduwa, koleś. Na serio? Taka mała horda. Chyba bokiem sobie przechodzą. Okej. No powiem wam, że można i tak, czemu nie? Może mają coś wartościowego? Mapkę jakąś. Zawsze kurna to samo. Wolę chyba tamtego zabić. Chociaż nie powiem, ty też mnie stresujesz. Spiderek. Żarełko. Leżysz? Okej. Aha, tu już wszystko. Ty masz jakieś drgawki pośmiertne. Ty mi nic nie dasz. Tam coś co idzie. Widzisz? Po co biegasz tak szybko? Coś tam jeszcze nadciąga.
Dzisiaj szalona noc. Okej. Szybko polazło, z tymi trzema. Widzicie, chciałem zakończyć odcinek. To w ogóle muszę wybetonować chyba ten teren tu naokoło. Coś idzie. Cześć. Jeszcze? Marnam tą to mam już chyba. Jakiś kurna normalnie. Przekichany. No, jeszcze jedno idzie. Leż! Czapeczki nie chcę twojej. Dobra. Wygląda to nieźle. Coś jeszcze przyjdzie pewnie, nie? Dopiero druga. Dzisiaj odcinek trochę dłuższy. Zastanawiam się, czy go podzielę na dwa. Może go podzielę. O. Okej. Chyba tyle w tym temacie. Tyle w temacie, część pobiegła sobie. Część tu rozciachałem. Posprzątać. Po zabawie. A tu jeszcze. No i tyle. Taka mała mini gra była. Tyle na dziś. Dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku. To już będzie dzień 16. Pójdziemy sobie do miasta. Na razie, trzymajcie się. Hej!